Tego nie przeczytam głośno, ale... Ja mam za dużą obsesję. Chyba mam, co? Byłem na tyle Don't scare them. A jak się je straszy? Roar! Co? Co tu chodzi? Okej, dobra, jestem w stanie tu sięgnąć. Jaki jest cel? O, no mogę po prostu przejść, ja myślałem, że to murek jest, dobra, nieważne. No oni sobie tak krzyczą dla krzyczenia, bo na dobrą sprawę to ciężko byłoby, żebym o nich zahaczył. That's scary. No tak. Moment, chwila, stop. A wydawało mi się, że jak on wyszedł, to kolce się tam pojawiły. Chciałem go wystraszyć, żeby zobaczyć, czy nie pojawi kolców. Nie wiem, jak ty odbierasz ten klimat jako wesoły i kolorowy. No jest wesoły i kolorowy. Są to śmieszne grzybki, które opowiadają śmieszne historie. A potem mi mówią, że jestem wielowiekowym bytem, który gdzieś tam chyba podróżował w czasie prawdopodobnie. No ale to... co ja poradzę? Jestem człowiekiem wielu talentów. No. That's crazy. That's crazy! Good. Tak, też uważam, że jestem całkiem good. No ja... Torres? Okej. Okay. Żeby dotrzeć w ogóle do Torresa, to jeszcze muszę spytać kogoś innego, gdzie jest Torres? Najlepsze sposoby, żeby przedłużyć mapę. Oh dear God. Fernando Torres, gdzie jesteś? Okej, okay, on zajmuje całą tę przestrzeń, rozumiem. To jest gwiazdka. O! No nie, zginąłem! Myślałem, że nie zginę ani razu. Na siłowni pewnie. No on to wie, co robi w życiu, kurde. A nie, przed komputerem siedzieć. Chociaż z drugiej strony ci piłkarze, znaczy w ogóle profesjonalni piłkarze często nie żyją za długo, bo to jednak są wymagające treningi. A też często potem problemy ze zdrowiem. O, nie. Chyba powinienem to zrobić szybciej. Nic się nie bać. Czy problemy ze zdrowiem są od trenowania w klubach? Ale takich, dobra. Tego nie przeczytam głośno, ale... O jest, zapomniałem o tobie. Wiesz co, no, na pewno tak, ale... Generalnie to też jest... organizm też nie lubi być przetrenowany. A jednak to, jaki wysiłek na mięśniach ci ludzie mają, tak... O Jezu, na co dzień uprawiając sport na profesjonalnym poziomie też musi... swoje robić z ich organizmami. Nie mówię, że siedzenie na tyłku jest zdrowsze, ale przetrenowywanie się też na pewno nie jest. Bo nie próbuję bronić mojego informatycznego życia. A tym bardziej nerdowego życia. No co ja robię? Przecież to jest prosty skok. Prosty skok. Tak jak mówiłem. Nie. Poczekajmy chwilę. Dobra. Git. Dobrze, że to się nie wyłącza. A nie doskoczę. Ja muszę pewnie wyskoczyć z platformy tutaj. Dobra, git. That was close. Nie no, umarłem kilkukrotnie, więc... Try to hop up there.
I'll try to hop anywhere. Anywhere and everywhere. Łyczek. The first tower? The first tower was created. A ty, no tak, mówili mi, że jestem na niebieskim księżycu. Another part with the... Co? Co? Okej. Było całkiem zabawne. Chwila, bo tam była jeszcze jedna strzałka w dół, czy skoczenie tam nie będzie... Nie da mi też jakiegoś bonusu. Bo widzę, że tu coś złapałem, jak spadałem pionowo. To może to też. Whee! Nie. Po prostu bezpiecznie spadłem. Nice! Desert? Desert Mountains. Brzmi jak plan. Myślałem, szczerze mówiąc, że nie da się tutaj wejść, że to jest element tła. No właśnie. O, Torres też jest z mojego gatunku? You must meet him. Lol. Co ten wiatraczek robi? Czy ja mogę latać dzięki temu wiatraczkowi? Chyba nie. A tam jest biała moneta. What's up, guys? Oj. Up! Tam widziałem dźwignię. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja teraz mam z nim pogadane. No, teraz na pewno mam. No właśnie, tak myślałem, że jak zginąłem, to nie pogadałem. To jak wejść tam na górę? To jest przeciwnik? Co ja odwaliłem? Dobra, może dostanę jakąś fajną zdolność potem. To mi pomoże. Trudna sekcja. Can't wait. Chociaż nie sądzę, żeby... Na razie nic nie zapowiada, że jakakolwiek sekcja będzie trudniejsza niż to, co przeszliśmy w poprzedniej mapie. Dammit. Takie rzeczy się tu chowają. No, pochowane rzeczy tu są. Nie no, ale to jest perfidne. Ja to nie lubię takich zagrań strasznie, że muszę dosłownie lizać ściany, żeby przejść planszę. Już pomijam fakt, rozumiem sekrety. Ale to nie jest sekret, to jest coś, co muszę zrobić, żeby w ogóle przejść poziom. Irytujące strasznie. Mogę sobie o ten wejść właśnie. Okej. Dobra. Też jest dźwignia. Okej. Czy to Torres?
Głupie. W ogóle torez jest narysowany inaczej. On jest zrobiony w Paint'cie, nie jest modem, nie jest sprite'em mojej postaci. Jetpack? Czy ja usłyszałem jetpack? O, skopiuję sobie ten dźwięk. Potrzebowałem takiego dźwięku do montażu. As always. Oni do tego nawiązali, co jest? Level creator. A, czy to Torres to był... Nie zauważyłem. Bo znalazłem ten poziom, bo Wilgax mi go podsunął. Także... Nie przeczytałem, kto jest autorem. Ale to jest dobry pomysł. W ogóle powinienem za dobre levele dziękować. Autorom, którzy użyczają mi kontentu. Czy dostanę jetpack? A, nawet lepiej, będę zmieniał grawitację. Doskonale. A po tym już nie mogę chodzić. To jest bardziej w tle niż tamto. No wiem. Don't trust him. Ja mu ufam. Ma mi dać jakiś fajny gadżet, chcę. No of course, że tu jest jaskinia. No teraz muszę lizać każdą ścianę. Good hiding place. No nie, nawet ludzie do pogadania są schowani. Dobra, walić te dodatkowe cele. Nie będę się denerwował niepotrzebnie. Dobra, górą, dołem. Już dwie takie na tej mapie są. O. Oh. Tak, to ma dużo sensu, no. Ach, ale ja nie lubię zmian grawitacji. Czy ja mogę na tym stanąć? Mogę, nie? Tak. Nie lubię, bo ja nie mam takiego wyczucia odległości. To było takie... Sorry, nie wiem... O nie... Podoba mi się, dobra. Myślałem, że może mogę tego dotknąć. Tak, to jest generalnie dobry pomysł, ale jak widać nie zadziała. Pytanie, czy takie rzeczy się nie pojawiły też w poprzednim etapie. W sensie na samym początku tego poziomu teraz. Żebym właśnie mógł z nich skorzystać, ale nie wiem, czy chcę iść to sprawdzać, szczerze mówiąc. Co to jest to zielone? Czy ja mogę to złapać? I... No tak, bo złote monety to spoko, ale... Po co mi zielony dżem? You are trapped. Matka, jakie to są skróty. Gorzej, że ja wcale nie chcę iść tym skrótem. No to przydałby mi się zapis. Bo znalazłem dużo rzeczy. I zaraz wszystkie te rzeczy stracę. To jest ten, którego już użyłem, nie? Nie będę go używał.
Okej. O! Emerald, tak. Left behind. Jeszcze mi go pokazali perfidnie. Ale ja najpierw chcę znaleźć jakiś zapis. Czy ja mogę? Secondary quest. Wow. Normalnie gram w RPGa. Słuchajcie. Jeszcze brakuje, żebym rozdawał statystyki. Nie wiem, będę wyżej skakał na przykład, czy coś. Okej, okay, dobra. Czerwona ściana? E? Found me. Yeah. I did. Okej, okay, dzięki. Dobra, ale to jest secondary quest, który ewidentnie muszę zrobić, widzę. Nie pamiętam, gdzie to są kolca, ich nie widzę. U. Hole in the wall. U. Znalazłem złotą... Jaką monetę? Platynową? Co ty mówiłeś wcześniej? Jaki ona ma kolor? Dla mnie jest biała. Będzie białą monetą. Co? Taki jest plan. Jak ja tam wtedy poszedłem? Okej. Okay. A, dobra, to ma sens. Nawet nie będę próbował tego przeczytać. Jak ja nie potrafię przeczytać prostych słów po angielsku, to tym bardziej nie będę próbował z takimi. Aj, miałem ci oddać diament. Znaczy emerald. Szmaragd! Dzięki za coina. Aha, to jednak nie było konieczne. O, oh, czyli ta ściana, która tu... A, nie ma już tej ściany. Czyli jednak było konieczne. Okay. Go get the key. Ja chcę trap. To wcale nie wygląda niebezpiecznie. Czekaj. Dobra, rozumiem, że muszę wejść do tego trapa. Zostawiłem tam klucz. Wiesz, to taki mój schowek. To ja normalnie tam trzymam rzeczy. To nie przejmuj się, tam nic nie ma. Tylko klucz tam będzie. Aha, żeby zebrać tą monetę, to muszę mieć jeszcze... Muszę zebrać 5 czerwonych. Dobra. To będzie całkiem... Ale mi mignęło, tak jakby się miało zbugować. Nie chciałbym tego musieć robić od początku. W sensie, mógłbym to przeraszować od początku, ale byłoby mi szkoda wszystkich moich znajdziek. Dobra. Czy ja jestem na tyle zdesperowany? Dobra, udało się. Byłem na tyle zdesperowany. Aha. Co? Musiałbym skoczyć z tej wysokiej. Ale nie skaczę tak wysoko nawet, żeby z tej małej tam skoczyć. Więc żeby tam dojść, to na razie nie. Nie chcę ginąć. Na pewno nie pod... Cześć! Ostatnio jak cię widziałem, to wysadziłem cię w powietrze. Po co jest ta półka? Żeby wrócić pewnie.
Jeez. Dobra. Nic nie widzę na dole. Mogę jakoś spojrzeć niżej? Okej. To mogę wylądować? Nie widzę, gdzie jest bezpiecznie. To jest najgorsze. Aha, skrót zamknięty. To wygląda bezpiecznie. Czarny płomień amaterasu. The dog being for a second photo show. Okej, okay, chaos again. Świetnie. Mogę go jakoś obudzić? Czy jak mu zabrałem klucz, to go obudzę? Może on lubił swój klucz? Yep. Chyba go obudziłem. Czy to będzie scena ucieczki? O nie, to będzie scena ucieczki. Tylko myślałem, że przed nim będę uciekał. Jaka muzyka w ogóle zabawna. Oj. Gdzie zacznę? A, ucieczka, dobra, uff. Ran, uspokój się. Chcę złapać tą monetę, no umrę jak jej nie złapię, no. Złapałem wszystkie poza tą jedną. Mam to. No nie! Dorwę tę monetę, no dorwę ją, no. Czy ja mam za dużą obsesję? Chyba mam, co? Przestańcie mi świecić po oczach, bo ja nic nie zrobię, jak mi będziecie świecić po oczach. Serio? Szybciej! Szybciej! Dobra, udało się. Jestem zadowolony. Co? Nie, zabrali mi też kija, czy go zgubiłem po drodze? Jak mogli mi zabrać kija? Open the chest. O, już nie buję. Greatest creation. Jezus, mi się przypomniała ta książka z It Takes Two. Collaboration. A mogę... Go! Co? Co jest? Co to za muza? Halo? Są przeciwnicy? Czy ja mogę się cofnąć? Nie mogę? Ale ja teraz mam fajną rzecz i ja chciałem... Dobra, mniej. O, czyli to... Okej, okay, to mnie... To było napisane w sumie, że mnie unosi jak trzymam przycisk, a potem opuszcza. No... Muszę się przyzwyczaić do tego, jak się tym steruje.
A to była fajowa sekcja, ale faktycznie dość trudna, jak na tą mapę. Nie na tyle, żebym się nią jakoś bardzo przejął, ale... A, mogę kliknąć drugi raz, żeby się wolniej opuszczać, okej. Mówisz? A, to ma jakiś określony zasięg do góry. No jest tam moneta, widzisz? Kurde, to będzie trudne. Podoba mi się. Ha! Dorwana. Ole bym zawadził o tego gościa. Kurde no. Nie jest takie proste. No, nie mogłem tak od razu. On powiedział Hello World. Jesus Christ, na motobike. O! Dobra. Ajajajajaj, ale to jest ciężkie. Po tym, jak grałem wczoraj w te Castlevanie, to przechodzenie tego drobnego kawałeczka od nowa tutaj w ogóle nie robi mi żadnej różnicy. Absolutnie. Jump from here, dzięki. No, wiedziałem przecież. No, dokładnie wiedziałem, co muszę zrobić. Dobra, jump from here i muszę wlecieć tam. Dobra. W ogóle też tu jest. Uśmieszek. Dobra, zakładam, że nie muszę tam polecieć. Dobra, jest git. O, tu jest zło. To zło jest niefajne. Dajcie mi save'a. Chciałem sobie wyćwiczyć dokładnie przed skokiem. Dobra, chyba. Okej, okej. Okej. Look up there. Nie chcę patrzeć up. Bardziej. Nie wiem, czy ja dobrze idę teraz. To jest stresujące, ej. A, to jest dodatkowa moneta, dobra. Was it hard? Nie! Bawię się świetnie. Jest. No czemu lecisz do góry? Przestań. Dobra. Jezus, nie mogę już. No jak tu jest ciasno, no. Zapis. Tak. Nieważne. I finally defeated you. Nie ma tak. Easy peasy. Sprawdzam, czy coś tu jeszcze jest, ale chyba nic nie przegapiłem. Mniejsza zresztą. Get the key.
jest jeden kij, a tam powinno być więcej kij. Kij! Więcej kij! Aha, myślałem, że będą cztery kije. Że chociaż... Nie. Nie będę robił tego żartu z samochodem. To jest zbyt proste i zbyt żałosne. Mniej więcej jak mój gameplay. O, ale powiedział XD na końcu, to jedno zrozumiałem. Reszta była w jego języku. XD-ku, używku. Fajnie to jest fizycznie zrobione, że jeśli jeszcze mam momentum do góry, to delikatnie mnie to podbija. Więc muszę wcisnąć ten krzyżyk drugi raz w dobrym momencie, żeby sobie krzywdy nie zrobić, nie? Dobra, trudno, już to jedna moneta nie jest mi potrzebna do niczego. Wybaczą mi chyba, że jednej nie mam, nie? No my! Nie zostawię ich jednej. Wcześniej już zostawiłem trzy, więc naprawdę ta jedna nie robi żadnej różnicy. Co wy mi robicie z mózgiem? Proszę... Czy możecie nie karmić mojej nerwicy? Bo ona teraz będzie... Ona teraz będzie krzyczała, żebym wrócił po tę monetę. No ciaśniej się nie dało? Nie. Nie idę po to. To wróć proste. Zapomnijcie. Tak, znowu zostawię. Nic. Chcę przejść poziom. Chcę zobaczyć następny fragment. Nie zależy mi aż tak na monetach. Prawda? 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 Almost there. What is that? Nie czuję, żebym był blisko od czegokolwiek. Nie moment, to nie ma... Bo tak to zrobić. Właśnie. To był lepszy pomysł. Chcieli mnie zbejtować. Dobra, teraz w prawo czy w lewo? Strzałka mówi w prawo, czyli w lewo, nie? Najgorsze jest to, że dobrze wychodzi. Cha-ching! Dobra, udało się. Udało się. Trochę się źle z tym czuję, że nie mam tych monet, ale trudno. Excellent. Właśnie, przy tym ile to jest ukrytych monet. Co tam, Torres? Nie, skąd? Ani trochę. To ten gość, którego obudziłem w tym grobowcu, rozumiem? Am I too pretty? Ej, to było całkiem creepy. Na słuchawkach to było całkiem creepy. Aż założę drugą słuchawkę. Może czeka nas jeszcze element horrorowy tutaj. Dobra, nie zginę. Ja już jestem przyzwyczajony w głowie, że jak spadnę w złe miejsce, to zginę. Mimo tego, że widziałem, gdzie spadnę. Again. Ciemna strona księżyca.
Ja tam nie dorwałem jednej białej monety jeszcze. Może chociaż sprawdzę, czy tam się nie pojawił Gravitron, co? Sprawdziłbym, wiecie? Pójdę sprawdzić. A, nie mogę wrócić bardziej. To nie fair. Czytałem to? Tak, czytałem. Czy ja mogę to urządzonko dostać na stałe? Ja chciałbym tym kierować. Potrzebuję go. No tu grawitacja jest zgoła inna rzeczywiście. Czy to mnie zabija? Tak. Wolałem się upewnić, zanim wpadnę w to przypadkiem, żeby zwracać na to większą uwagę. Wow, what the... Polego mistyki, nie rozumiem. Myślałem, że nie dam rady, tak szczerze, ale nie doceniam tego skoku. Po co w ogóle budowaliście te klocki, skoro mi je zabraliście, zanim w ogóle na nich stanąłem? No wypluj mi coś. Ja mam tam skoczyć, prawda? Yep. No dobra, to jest creepy. Look at that. End of the level. Okej. Czy to ma jakiś prequel w takim razie? Czy może, w sensie, czy jest jakaś inna mapa, która opowiada resztę historii? Ja jestem ciekaw. Strzelam, że to była nazwa mapy, o której mówiłem. A, to jest nawiązanie do The Tower, tego trybu, który był oficjalny? To by pasowało, bo ten demon, który się uwolnił, jakby był tym samym demonem, którego pokonałem w The Tower. Na końcu. Pierwszej części The Tower. To dobre. O matko, a to jest taki shit jak w Doktorze Strange'u, nie? Dormammu, Dormammu! Time loop from which you'll never be able to escape. Chill, bruh! Oh, heat. I don't know. Ma sens. Muszę zbugować grę i stworzyć zakończenie. Jak game over? Miało nie być końca. To była naprawdę bardzo dobra mapa. W sensie,
to była naprawdę dobra mapa. Szczegółowa, dużo specyficznych asetów stworzonych tylko na potrzeby tej mapy. Napisana fabuła, która w jakiś sposób spina się, przynajmniej mam takie wrażenie, z The Tower, który był oficjalnym trybem, więc ma jakiś taki swoją formę prequela. Bardzo dużo mechanik, które zostały wykorzystane. Naprawdę wielki szacun za kreatywność, za to, że... Kurde, jednej monety mi brakło. Jednej monety! Za kreatywność i za wykorzystanie możliwości tej gry. Cheers to you. Nie pamiętam ksywy osoby, która to zrobiła. O! No to co? No to konkret. Nie wiem co to. Nie wiem co to znaczy, ale brzmi poważnie. Infinite Loop! On mnie zamknął. Wow! To. Wow! Czy jakbym zdobył... Czy to może mieć jakieś faktycznie dobre zakończenie, jak uda mi się zrobić wszystko na zielono? Co z tym plot twistem tu się wydarzyło?